Brawa, jest z nami burmistrz, jest z nami prezes wszystkich stowarzyszeń, Sandy, Morenta, jak mi Stasiu mówił, nie wie ile tych prezesów jest, ale pani Wera, Grażyna Wera Malatyńska, są tutaj gospodarze naszego tutaj dzisiejszego festynu, pani Zofia Breskie z małżonkiem, z panem Zenkiem. Myślę, że to taki najważniejszy punkt, że te osoby z nami zawsze co roku są. Ja chciałem zauważyć, tak jak mówiłem, że ta pogoda, to pani Zofia od rana tego pilnuje wspólnie z szkołą w Gotelku. Myślę, że tu fajno będzie. Burmistrz zawsze lubi coś powiedzieć do zgromadzonych, także burmistrzu może dwa słowa. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w gminie Czersk, witam u bram rezerwatu Kręgi Kamienne w Odrach. Kręgi Kamienne to przede wszystkim dawne cmentarzysko gotów, stąd pomysł na festyn gotki, który odbywa się tu już od wielu, wielu lat. W zeszłym roku mieliśmy przerwę z wiadomych względów, więc wszyscy jesteśmy stęsknieni tej imprezy. Bardzo dziękuję szczególnie dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom ze szkoły podstawowej w Gotelpiu, które tak uświetniły ten dzisiejszy festyn, tę uroczystość. Jest kolorowo, jest pięknie, są smaczne rzeczy. Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w tym naszym wydarzeniu i życzę dobrej zabawy. Dziękujemy bardzo. Chodźcie bliżej do nas, bo teraz poproszę o głos tutaj kolejnych naszych gości. Pani Grażyna Wera Malatyńska, jak mówiłem, prezes prezesów, który tutaj też jest organizatorem, współorganizatorem naszego święta festynu gockiego. Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na 12. festynie gockim. Myślę, że pierwszy był 13 lat temu, bo rok mieliśmy przerwy. Impreza jest cykliczna, jest naprawdę barwna, jest wyjątkowa. Goci byli wyjątkowi. Państwo, którzy tutaj jesteście, jesteście również wyjątkowi. Szkoła, dzieci, takich imprez nie ma, po prostu, żeby tak zaangażować lokalną społeczność. Bardzo, bardzo, bardzo miło się z Państwem współpracuje. Dziękuję również Państwu Breskom, którzy właściwie są na straży rezerwatu. Oczywiście nie wspomnę Pana Burmistrza czy władze gminy Czersk, z którymi współpracujemy corocznie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Miłej zabawy życzę. Ja sobie pozwolę jeszcze zaprosić tutaj też ważną bardzo osobę, jeżeli chodzi o organizację, panią dyrektor Małgorzatę Skwarek do nas. Zapraszamy, bo pani dyrektor tutaj też ma duży wkład w to. I panią dyrektor szkoły w Gotelku, pani Dzino. Pani Dzina nie chce tutaj nigdy uczestniczyć w tych otwarciach. Zawsze tylko mi kiwa ręką, burmistrzu, ale bardzo prosimy do nas chociaż na moment. Bardzo prosimy. Brawa, słuchajcie dzieci, wasza pani dyrektor. Dzień dobry. Jeżeli kogoś pominęliśmy, to zapraszam do nas, bo na pewno, nie wiem, czy ktoś jest z nadleśnictwa w Czersku, nie widać się. I teraz słuchajcie, ale teraz naprawdę chodźcie bliziutko do nas, chodźcie bliżej. Bardzo proszę, każdy 10 kroków. Podejdźcie do nas bliżej. Wszyscy, dzieci kochane, chodźcie tu bliziutko. Chodźcie. Potem sobie jeszcze będziecie mogły dokończyć wasze tutaj smaczne te, bo teraz tutaj myślę, że najważniejsza osoba nam powie parę słów w skrócie, jeżeli chodzi o to święto gotów. Pani Zofia Breskie. Witam was, kochane dzieci, bardzo serdecznie, bo co roku przyjeżdżacie i bierzecie udział właśnie w festynie gockim. Witam nauczycieli, którzy przyczyniają się do tego, żebyście tu byli ładnie przebrani. No i po prostu, słuchajcie, Kręgi Kamienne to nasza mała ojczyzna. Powinniście być dumni, że mieszkacie w takim miejscu, na przykład Odry, Wojtal, Gotelb. To są właśnie te miejsca związane z naszą małą ojczyzną. Bądźcie dumni z tego, że macie Kręgi Kamienne. Bo słuchajcie, tutaj króciutko wam powiem, że zachowało się 10 kręgów kamiennych, 30 kurhanów i jest to największe skupisko kręgów kamiennych w Polsce. Więc z tego powinniśmy być bardzo dumni. Witam wszystkich turystów. Władze już były powitane, ale jeszcze raz wszystkich tutaj serdecznie powitam. Słuchajcie, tych festynów by nie było,
gdyby właśnie ta pani prezes prezesów, pani Grażyna Malatyńska, bo właśnie to ona przyczyniła się do rozsławienia tego miejsca i do tego, że mamy tutaj właśnie te festyny. Słuchajcie, jeszcze takie króciutko, żeby nie przedłużać, bo to tam powitacie jeszcze wszystkich, ale ja wam króciutko powiem, że po tym uroczystym przywitaniu, więc gdzieś za 20 minut spotykamy się przy kręgu pierwszym, już na terenie rezerwatu. I tam proszę za mną poczekać, bo wam jeszcze szczegółowiej przybliżę właśnie nasz rezerwat. Co jeszcze mogę powiedzieć, że potem jak już wrócimy i troszkę odetchniemy, zorganizujemy, tak jak zawsze, konkurs wiedzy o kręgach kamiennych. Dobrze? Tak! Więc proszę uważnie słuchać, jak będę jeszcze mówiła. No a słuchajcie, takie jest życie. Jedni się rodzą, drudzy umierają i właśnie muszę wspomnieć tutaj z przykrością pana profesora Ludwika Lipnickiego, który często przyjeżdżał do naszego rezerwatu, był bardzo uwielbiał porosty. To była jego taka, no jakbym powiedziała, jego pasja. On mógł godzinami o tych porostach rozmawiać, ale no niestety nie ma go wśród żywych. Ale chwileczką ciszy uczcimy pamięć profesora Lipnickiego. Dziękuję. A teraz przekażę już telefon. Pani Zosiu, telefon nie, ale mikrofon. Dziękuję bardzo. Ale my często jesteśmy na telefonie, może stąd słowo telefon. Tak jak pani Zosia zapowiedziała, słuchajcie, teraz możecie dokończyć swoje śniadanie, pewnie jeszcze obiadu nie jadłyście, i zapraszamy wszystkich na zwiedzanie w tym momencie, a około godziny 13:30 spotkamy się przy pierwszym kręgu. Przy pierwszym kręgu, tak jak pani Zosia mówiła, wcześniej nie mieliśmy tej deklaracji od pani Zosi, ale pani Zosia jednak nie wytrzymała i musi sama oprowadzić wszystkich zwiedzających kręgi. Nie, my pani Zosiu, na razie pani jest ta najważniejsza perła, także bardzo dziękujemy za uroczyste otwarcie i myślę, że teraz sobie troszeczkę każdy jeszcze pozwiedza stoiska, to co przygotowały rodzice, nauczyciele, ci wszyscy, co jest garncarz, też bardzo fajny pan, który co roku z nami jest razem, żeby podejść do niego, sobie zobaczyć, jak się robi garnki. Chyba, że ja bym tak bardzo prosił, słuchajcie, wy też pewnie, tak, żeby chociaż dwa słowa do nas powiedziała wasza pani dyrektor. Tak? Prosimy. Na zaproszenie pana Jarka. Dziękuję serdecznie przede wszystkim uczniom, przede wszystkim rodzicom, którzy włożyli tyle pracy, żeby przygotować wasze stroje, żeby przygotować ciasto, żeby przygotować zaprawy, żeby przygotować dekoracje. Bez was nic by się nie odbyło. Także dziękuję uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi, i przede wszystkim rodzicom. Na cześć rodziców! Trzykrotne hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Dziękujemy, dziękujemy bardzo. A władzom dziękujemy za to, że mamy możliwość co roku pokazać się z takiej gockiej strony. Ja wiedziałem, że pani dyrektor ładnie powie. Ja myślę, że tutaj jeszcze jedna bardzo ważna osoba jest z nami. Pani Małgorzata Skwarek, dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Ja podtrzymam ten kubek i to ciasto, a panią dyrektor poproszę też o parę słów. No, oddaję oczywiście, spróbowałam, jest sernik, jest znakomity. Podziwiam was wszystkich, że tak pięknie to jest przygotowane i obiecuję, że za rok również się dostosuję strojem, zasięgnę porady. Życzę wszystkim dobrej zabawy, pogodę mamy świetną i dobrze, że się tu wszyscy spotykamy. Wszystkiego dobrego.
ja podejrzewam, że ten zajdzie, ten zostanie też. Ja się nie dam rozwijać. A jaka to pani kawka? Na razie to ma teraz się okaże na to. Kto nie miał nikt? Dobra. Te dzieci są chętne. Wtedy was tutaj stoisko gastronomiczne. Tak, żeby ktoś nie myślał, że przy drugiej stronie, bo te smakołyki tam u tych fajnych pań na stoiskach. Jadła. Ale otwórz mi samochód, tak są drobne! Drobne chcą! Jeszcze czekaj, kurde, tego małego ci tam zepchnę. No, jeżeli chodzi o składowanie śmieci, słuchajcie, tu z tymi, za tymi stoliskami są takie dwa kosze. Czujemy się na terenie rezerwatu przyrody Kręgi Kamienne w Odrach. Miejsce to jest prawem chronione od 1958 roku ze względu na porosty, które rosną na kamieniach. Na pewno Państwo dobrze wiecie, że porosty to są grzyby i glony, które żyją w symbiozie. One się uzupełniają pokarmowo i my je spotykamy na drzewach, na murach, na płotkach. Ale one bardzo często wskazują nam kierunek północny, północ. A tam dalej płynie sobie rzeka Wda i ona jest taką granicą naturalną w rezerwacie od północy. Więc porosty powinny być z tej strony kamienia, od północy. A tu jak już pójdziecie, proszę zwrócić uwagę, że te porosty rosną dookoła kamienia. Cały kamień jest porośnięty tymi porostami. O czym to świadczy? Że mamy tutaj specyficzne warunki, specyficzny mikroklimat, a przede wszystkim czyste, niezatrute powietrze, czyste środowisko. One są miernikiem czystego powietrza. To są porosty polodowcowe, które w chwili obecnej można spotkać w wysokich górach albo w bardzo surowym klimacie tundry. A tu na terenie nizinnym to jest po prostu jedyne tak wielkie skupisko porostów. Około 100 gatunków, 20 wpisanych na czerwoną listę gatunków ginących, są pod ścisłą ochroną. Dlatego nie siada się tutaj na kamieniach, nie dotyka się ich, żeby po prostu te roślinki przetrwały o wiele wieków jeszcze więcej. Mówiłam, że są bardzo stare. One są tak stare, jak stare jest cmentarzysko. A pozostałością po starym cmentarzysku są właśnie kręgi kamienne i kurhany. My przy pierwszym kręgu stoimy. To jest jeden z większych kręgów, bo co dodam, że nie ma dwóch identycznych kręgów. Są po prostu kręgi większe i kręgi mniejsze. Największy krąg ma średnicę 33 metrów, a najmniejszy około 16 metrów. Zachowało się 10 kręgów kamiennych. Największe skupisko kręgów kamiennych w Polsce. Stare cmentarzysko, zostało tu pochowane plemię Gotów, które przybyło ze Skandynawii. Do chwili obecnej archeolodzy na tym terenie odkryli około 640 grobów. I co jeszcze mogę powiedzieć? Gdzie występują groby? Bardzo rzadko występują w kręgach kamiennych. Jeśli pochówek był w kręgu kamiennym, to na ogół w środku, tam gdzie był kamień centralny, albo jeszcze się zachował do chwili obecnej. Był tam pochowany ktoś ze starszyzny rodowej i jego rodzina. Z kolei zobaczycie takie kopce, jak wejdziecie na rezerwat. Kopce to są kurhany, a wiadomo, że kurhany to są groby. To są mogiły. I bardzo dużo grobów archeolodzy odkryli na równiutkim terenie, czyli na terenie płaskim. Jeśli taki grób był na terenie płaskim, na tym miejscu stawiano kamień. Ten kamień miał chronić grób, ale miał także go wskazywać, żeby po prostu prochu albo ciała ptaki albo zwierzyna nie rozniosła po okolicy. Bo zimą, gdy była trudność w kopaniu grobu, jamy grobowej, zmarłych palono. I prochy były wsypywane do popielnicy. A latem, gdy, no latem, wiosną już, gdy było można kopać ten grób,
to ciało zmarłego chowano do jamy grobowej, ale była taka zasada, głową do rzeki, czyli na północ, jakby goci chcieli zaznaczyć kierunek, z którego przybyli, że przybyli z północy. Co jeszcze dopowiem, że kręgi nie są chaotycznie rozrzucone po całym rezerwacie. One są ustawione w kształcie takiego symbolicznego trójkącika. Goci obserwowali przyrodę, żyli w zgodzie z przyrodą. Obserwowali księżyc, słońce, gwiazdy i właśnie cztery kręgi od platformy widokowej w kierunku rzeki. Te cztery kręgi są prawdopodobnie ustawione według słońca i my na tamtej linii możemy obserwować wschód słońca, kiedy nastaje astronomiczne lato. I w kręgu, który jest najbardziej wysunięty na północ, prawie przy rzece, w środku zachowały się dwa kamienie centralne, które tworzą taką brameczkę albo szczerbinkę dla wschodzącego słońca w dzień przesilenia letniego. A jeszcze wiecie, takie miejsca, które nie są do końca zbadane, odkryte, mają w sobie różne takie podania, legendy oraz tajemnice. I takim miejscem tajemnym w naszym rezerwacie jest oczko polodowcowe. Za chwileczkę zejdziecie, tak jak ścieżka będzie prowadziła kierunek zwiedzania, do tego oczka polodowcowego. I z tym oczkiem związane są legendy. Jedna z nich mówi, że było tam cudowne źródełko, którego woda miała właściwości lecznicze. Druga legenda nam mówi, że było tam kościółek, pierwsza świątynia, ale nie wytrzymała próby dziejów i się zapadła. Ponoć zapadła się z ludźmi, którzy tam byli. Inna legenda mówi nam, że był tam umocowany dzwon na potężnych balach, mocnych linach. Jego dźwięk pięknie rozlegał się nad okolicą. No ale wiecie, tacy źli ludzie, złodziejaszkowie, podkradli się i chcieli ten dzwon ukraść, przemycić do innego plemienia. Ale zarwała się potężna burza, wichura, pozrywała te bale, pozrywała te liny i ciężar dzwonu zaczyna opadać. Teren taki bagienny, więc złodziejaszkowie się podkopują, a ciężar dzwonu coraz bardziej przygniata ich do ziemi. I tak jakby żywcem zostali tam pochowani. Mamy szlemy, niech on sobie wstanie. Wiesz, jak bliżej to sobie wstaje. Wstaje sobie. To stojąco będzie lepiej, no. Zamówić do kasy. Co, bo te małe dzieci tak mają, wiesz? Weź tą kuleczkę. Właśnie, Do the running down to the riptide, taking the leg to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song. And I got an open mouth throat, cause you're gonna sign the words wrong. Does this movie that I think you like? This guy decides to quit his job. Head to New York City. This cowboy's running from himself, and she's been living on the highest shelf. Panie Zosiu, ten krąg tu dla Pani, nie tylko takie kręgi na Pani terenie, tylko ten żywy krąg.
Jaka jest powierzchnia rezerwatu? No rezerwat, jaką ma powierzchnię? Ile metrów, kilometrów i hektarów? O, jest jedna. No proszę. 17 hektarów. Pięknie. No, cudownie, cudownie. Teraz będziemy wiedzieć. Nawet pan burmistrz nie wiedział, a teraz się dowiedzę. Dobrze. Co podlega ochronie w rezerwacie? Kamienia. A kto uzupełni? Różnego rodzaju mchy i porosty. Tutaj... Pół punktu, a tu co? Ile gatunków porostów rośnie na głazach w rezerwacie? Około 100. Takie imię? Brawo. Ile jest kręgów kamiennych w rezerwacie? 10. Michalina. Tak? Dobrze. Co czegoś się dowiem, chociaż wydaje mi się, że gotowa, to nie wiesz. Tak, ja też znam kręgi dość dobrze, niemniej na połowę pytań znałem odpowiedzi, teraz już mam na prawie wszystko. A was zachęcam, żeby za kilka lat, kiedy już dorośniecie, zainteresować się odrami. Będziemy pewnie kogoś do pomocy pani Zofii potrzebować do oprowadzania po kręgach. Zachęcamy. Właśnie, kadra. Burmistrz mówił o powierzchni, że 16 hektarów, bo chciał, żebyście wy wygrali.